23 marca wspominamy świętego Turybiusza z Mongowerio, biskupa. Turybiusz urodził się 16 listopada 1531 roku w rodzinie szlacheckiej w Majorga, prowincja León w Hiszpanii. Studiował prawo w Salamance i Valladolid. Był tak zdolnym prawnikiem, że król Hiszpanii Filip II powierzył mu w 1573 roku obowiązki głównego sędziego inkwizycji w Granadzie, choć nigdy tej funkcji nie pełnił człowiek świecki. W 1579 roku został również z nadania króla biskupem Limy w Peru, które było wówczas kolonią hiszpańską. Turybiusz usiłował odwołać się od tej decyzji. W końcu jednak przyjął święcenia kapłańskie i jako arcybiskup wyjechał do Peru. W ogromnej, prawie misyjnej diecezji próbował uporządkować życie religijne, podnieść poziom intelektualny i moralny kleru. Bronił praw miejscowej ludności. Żeby lepiej się z nimi porozumiewać, nauczył się lokalnych dialektów. W 1583 roku zwołał synod prowincjonalny, a w roku 1591 założył w Limie seminarium duchowne, pierwsze w Ameryce. Ochrzcił i bierzmował ponad 500 000 Indian, przemierzając przy tym setki kilometrów swojej diecezji o powierzchni ponad 450 000 km². Był człowiekiem modlitwy, prowadził życie pełne umartwienia. Zmarł podczas pasterskiej wizytacji w Sana 23 marca 1606 roku. Beatyfikował go Innocenty XI w 1679 roku, kanonizował zaś Benedykt XIII w 1726 roku. Jest patronem walk o prawa ludności rdzennej oraz państwa Peru. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że przez nauczanie świętego Turybiusza biskupa ludy pogańskie przeszły z ciemności do światła prawdy. Daj nam za jego wstawiennictwem, abyśmy trwali w niezachwianej wierze i w nadziei płynącej z Ewangelii, którą głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.